Lidia Chojecka pobiegła tak, jak najlepiej potrafi. Spokojnie na dystansie i świetnie w końcówce. Przegrała tylko z będącymi poza zasięgiem Rumunkami Szabo i Bekleą, a przy okazji niejako pobiła własny rekord Polski. Drugi rekord kraju pobili 400-metrowcy w sztafecie. Rysikiewicz, Bocian, Haczek i Maćkowiak zaprezentowali się świetnie w eliminacjach, pokonując Brytyjczyków i Japończyków. Sebastian Chmara na doskonałej trzeciej pozycji po pierwszym dniu siedmioboju. Przed nim tylko Czesi, Roman Sebrle i Tomasz Dworzak, ale pamiętajmy, że Sebastian zawsze lepiej startuje w drugim dniu, w którym jego atutem jest tyczka. Do tych wszystkich przewag dorzućmy jeszcze czwartą pozycję Krystyny Danilczyk-Zabawskiej w pchnięciu kulą i podsumujmy, że to był udany dzień dla polskiej ekipy. Polscy seniorzy nie zaliczą do udanych startu na strzeleckich mistrzostwach Europy w Arnhem. W ostatnim dniu liczyliśmy na Renatę Maurer. W konkurencji karabinka pneumatycznego nasza mistrzyni olimpijska była dopiero siódma. Złoty medal zdobyła Sonia Pfeilschifter. Niemka wraz z koleżankami wygrała również rywalizację drużynową, ustanawiając rekord świata. Losy meczu winny zostać rozstrzygnięte już w pierwszej połowie. Trzy znakomite okazje zmarnował powracający do wysokiej formy Marek Citko. W 41 minucie dwukrotnie z bliska trafiał wybornie usposobionego Andrzeja Bledzewskiego. Łodzianie zdobyli jedyną bramkę w 78 minucie. Nieporozumienie pomiędzy Michałem Probierzem a Bledzewskim wykorzystał Artur Wichniarek. W 89 minucie miejscowi domagali się rzutu karnego za faul na Danielu Gacku. Tuż przed końcem boisko z podejrzeniem skręcenia stawu skokowego opuścił Tomasz Łapiński. Górnik Widzew 0-1. Największa niespodzianka 17. kolejki Ekstraklasy piłkarzy to porażka Wisły na własnym stadionie z warszawską Polonią. Wiślacy przegrali po raz drugi w tym sezonie. Z 7 sobotnich spotkań czterokrotnie wygrywali goście. Dwa gole Nosala zapewniły wyjazdowe zwycięstwo ostatniej w tabeli Odrze Wodzisław. W meczu czwartej i piątej drużyny lepszy Widzew. Kolejkę zakończy mecz poważnie zagrożonego widmem spadku GKS-u Katowice z wiceliderem Lechem Poznań. W trzecim meczu finałowym o Mistrzostwo Polski koszykarek w rywalizacji Foty Porty Gdynia z Wisłą Kraków wreszcie zwycięstwo gospodarzy. Gdynianki już w pierwszej połowie osiągnęły wyraźną przewagę, zaskakując rywalki agresywną obroną. Zawiodła najskuteczniejsza broń Wiślaczek, rzuty za 3 punkty. W Focie bardzo dobry mecz zagrała Małgorzata Dydek. Pochwalić należy również Dorotę Schwichtenberg. Fota Porta pokonała Wisłę Kraków 73-53 i prowadzi w serii finałowej 2-1. By sięgnąć po tytuł trzeba odnieść 4 zwycięstwa. Następny mecz też w Gdyni w niedzielę. Polfa wygrała we Wrocławiu i pawianiczankom do zdobycia brązowego medalu potrzeba już tylko jednego zwycięstwa. Pierwsze mecze rozegrały zespoły o miejsce 5 i 7. Rewanże za tydzień w walce o utrzymanie, po raz trzeci minimalne zwycięstwo startu Gdańsk, któremu potrzeba jednej wygranej, by zdobyć prawo gry w barażu z wicemistrzem drugiej ligi. U koszykarzy ostatnia kolejka rundy zasadniczej, w sobotę zwycięstwa liderów, pozostałe mecze w niedzielę. W drugim dniu mistrzostw Lucjan Błaszczyk, grający w parze z Pękału, przegrał z duetem Dziubański-Stefańska. Jak na razie była to największa niespodzianka. Błaszczyk w Jastrzębiu broni 3 tytułów mistrzowskich i już dzisiaj wiadomo, że nie powtórzy tego wyczynu, choć w grze pojedynczej i deblu nadal pozostaje zdecydowanym faworytem. W singlu w niedzielę spotka się z Kusińskim. Podczas konkursu skoków w zawodach Pucharu Świata w Lahti w głównej roli wystąpił wiatr. Ze względu na silne jego podmuchy organizatorzy zmuszeni zostali do przeniesienia zawodów z dużej na średnią skocznię. Pierwszą serię wygrał Japończyk Kazuyoshi Funaki. Mistrz świata z Ramzał został zwycięzcą, bo wiatr uniemożliwił rozegranie drugiej serii. Kryształową kulę w sezonie alpejskim 98-99 wywalczyła Aleksandra Majsnicer, zajmując 4. miejsce w supergigancie w St. Moritz, wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata. Najlepsza w zawodach była jej rodaczka Michaela Dorfmeister. Do świetnej formy swych koleżanek z reprezentacji dopasował się Andreas Schieferer, zwycięzca zjazdu Kwitfjell. Dwukrotna mistrzyni świata z Ramzał Larysa Łazutina wygrała kolejne zawody Pucharu Świata. Rosjanka była najszybsza na sprinterskim dystansie 10 km techniką klasyczną w Lahti. Drugie miejsce zajęła liderka klasyfikacji generalnej Pucharu, Norweszka Martinsen. Łazutina nie ma już w tym sezonie szans na końcowe zwycięstwo, bo traci do Norweszki ponad 200 punktów. Relacje z ostatniego dnia halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce, magazyn motoryzacyjny oraz stałe programy informacyjne to nasze niedzielne propozycje.
Dzień dobry. Nazywam się Barbara Drnać. Bud Shaper pomaga mi rzeźbić moje ciało. Oto Bud Shaper. Nowy, rewolucyjny przyrząd treningowy, pozwalający kształtować nogi i to, co mamy z tyłu. Co myślicie, widząc coś takiego? Bud Shaper to wyjątkowe urządzenie treningowe do kształtowania nóg i tylnej części ciała. Ćwiczę z nim regularnie. Jest prosty w użyciu i można ćwiczyć wszędzie. W domu, gdy oglądamy telewizję, a nawet w biurze. Twoje pośladki i nogi będą po kilku tygodniach ćwiczeń wyglądały tak. Wystarczy 5 minut dziennie, 3 razy w tygodniu. Bud Shaper jest zbudowany tak, że rozwija wszystkie mięśnie pośladków i wyszczupla nogi. Możesz rzeźbić swe ciało stosując 6 różnorodnych ćwiczeń. Ćwiczą także mężczyźni dbający o swoją sylwetkę. Za pomocą Bud Shapera można też ćwiczyć mięśnie piersiowe. Wystarczy 5 minut dziennie przez 3 dni w tygodniu, a zyskacie idealną sylwetkę, doskonałe samopoczucie i pewność siebie. Celulitis i tłuste uda odejdą w niepamięć. Po co wydawać krocie na siłownię i aerobik, kiedy można osiągnąć to samo dzięki Bud Shaperowi i 5 minutom ćwiczeń dziennie? Oto prezent dla wszystkich, którzy zamówią nasz produkt w ciągu najbliższych 30 minut. Małe radio na baterię może być twoje i to zupełnie za darmo. Więc na co czekasz? Łap za słuchawkę i zadzwoń. 022 673 12 12. Dzwoń teraz.